tata. Cześć i czołem. Witam was, moi tata. Drodzy, w kolejnym odcinku. To jest, tak się mówi, że w kolejnej odsłonie z gry. Witam was, kochani, córka się mądrzy, jak to córka. Witamy w kolejnym odcineczku. Widzicie, ostatnio udało nam się prawie ustawić tą ochronę. Będziemy oczywiście kontynuować ten niecny proceder, ale mamy, kurczę, niedobór przyjemności. Większość moich ludzi naprawdę cierpi na brak przyjemności. Ja nie do końca wiem, jak temu zaradzić. Jest to przykre, natomiast będziemy coś tutaj kombinować. Jeżeli chodzi o zabawę, to ja rozumiem dużo rzeczy. Mają w harmonogramie wszyscy godzinę zabawy, niektórzy nawet dwie. Ale no, idzie to jak idzie, niestety. Szału nie ma. Na szczęście ludzie nam zaczynają zdrowieć. Trzeba będzie się wziąć za inne rzeczy. Tanu idzie spać, dobrze zasłużyłaś na spanie. Karasiuk, budujesz, jagoda. Mogłabyś pociąć drzewa. Aha, ty nie możesz. To buduj tam, małpka. Ty też możesz budować, z tego co pamiętam. Ale byłoby dobrze, jakbyś pościnał drzewa. Mamy sporo drzwi do zbudowania, których nie możemy ruszyć. Mam nadzieję, że ty się zaraz to przejdzie, ta jej depresja. Bo naprawdę mnie ta osóbka już irytuje i to mocno. Kobra zemsta. Już chyba nie ma tej kobry. Pościnajcie, kochanie, drzewa trochę. Jagoda. Dam wam to jeszcze polecenie, żebyście ścinali te drzewa jeszcze. Kiedyś ta psychoza przejdzie. To już naprawdę słabe jest. Przeszło w końcu, pysi. Pozytyw dnia dzisiejszego. Dobra, starczy. Trochę tego drzewa będzie. Powinno nam na te wszystkie drzwi starczyć. Pysia, ty idź się połóż, bo ty jesteś naprawdę koszmarną osobą. Ostatnimi czasami ciągle masz załamania nerwowe. Zwierzęta, słuchajcie, mamy więcej szyszyli, mamy. Mamy tylko jedną samicę, to jest przykre. Znajdziemy jakieś tutaj samice szynszyli. Samiec. Trzebałem oswoić, ale tylko samicę. Czy będzie taka możliwość? Kto widział szynszylę? No jest samica.
też jest samica. Chyba nie widzę więcej szynszyli. Tutaj trzeba zrobić jeszcze kilka rzeczy. Trzeba by tą podłogę dokończyć. Czego mamy dużo? Marmur. Podłoga. Płytki marmurowe. Okej, postawią. Mięska trochę jest, o dziwo. Obrona postawiona jeszcze oczywiście nie. Nie, kochana, ty się zajmij budową obrony, a nie innych rzeczy. Ania? Mam tyle jakiejś broni do sprzedaży. Kurczę, no. Więc nie mam srebra. Tego na razie nie budujmy. Niech ta klimatyzacja działa. Co się stało z tobą, Karasiu? Co ci jest? Straciłeś przytomność, stary, ty masz pecha. Jak ta obrona? Czy w końcu jest wybudowana? Oczywiście, że nie. To było zbyt piękne. Już wstałeś. Szybko. Patrz, tu już mam jakąś podłogę chyba. Ale tu wszędzie brakuje srebra. Zobaczcie, ile to kosztuje. Jezus Maria. Trzeba majątek srebra, żeby to postawić. Nie wiem, czy tego nie anulować na razie. Anulujmy. Dajmy tutaj na razie wygładzoną podłogę, tam gdzie nie ma. Żeby nie marnować tych. Dajmy na razie jakieś inne płytki, nie wiem czego mamy tam dużo. Ot może być. Wiecie, żeby coś się działo, bo to nie może tak być. Trzeba ten szpital dokończyć. A płytki postawimy, jak się odkujemy. Tutaj były jakieś pokłady, słuchajcie, srebra będziemy zaraz ich szukać i wykopywać. Musimy wezwać handlarza.
Niech ci się uda, jagódko. Proszę, bądź dzielną jagodą. Ale czy nie uda, to idziesz budować. No bo za dużo oglądasz telewizji, cię za 2 godziny oglądasz. To dlatego, kochanie. Idźcie, kochanie, odpoczywać. Fajka grzejnika, okej. Klimatyzator naprawimy, mamy jeszcze jakieś tam nieduże ilości komponentów. I teraz to jagódko, jak wstaniesz, to z Karasiukiem. Zajmiesz się innymi rzeczami, nie będziesz nosiła. Świnki noszą pięknie, zobaczcie. Rasiu, co robisz? Wstałeś już? Gdzie idziesz? Budować, mam nadzieję. Bardzo dobrze. Jagódka. Nie, a ty jagódko? Pracuj nad przewodem. Trzeba tą obronę dokończyć. Rasiu dzielnie buduje krzesło. No dobra, to też jest ważna część życia, ale ja bym chciał, żebyśmy tą obronę zrobili w końcu. Skąd to krzesło? Zaczyna się nogi, chodzą po mojej nocy. No i co teraz? A, to krzesło musisz naprawić. No dobra, buduj, Karasiu, krzesło. To jest przeklęte, która to próba jest? Tak jak ci się uda, stary, to ma też dobre budowanie. No, 18. Chyba wiecie co? Anulujemy to. Jagoda, co robisz, kochanie? Aha, dobra, szynszyla. Magnujesz, dobra. Bastek, lolpol. Dobrze, polujecie, coś się dzieje chociaż. Tylko ty, Karasiu, uważaj się za budowę. Karawana. Uratowany jestem. Jestem ciekawy, czy mogę jeszcze postawić to. Słup ten nadajnik, będziemy mogli więcej rzeczy sprzedać.
Aha, nie możemy, bo nie mamy tych. No bo nieważne, kto ma u nas największą. Największe społeczne Jagoda. Lolpol, Jagoda, gdzie jesteś? Daleko Lolpol? Blisko. Karawana, Boże, ukochana karawana. Dziękuję, że jesteś. Sprzedać. Możemy na razie uran sprzedać. Chociaż nie, nie za mało jest coś wart. Bez sensu. A sprzedajmy, ja potrzebuję gotówki. Złoto. Też możemy sprzedać. Nie tylko tyle. Nie bierzesz innych rzeczy. Nawet komponenty mogę kupić. Szału nie będzie, zobaczcie. Nie możemy za wiele mu kupić, sprzedać. Możemy kupić komponentów, to się zawsze przydaje. Wątroba, proteza nogi, bioniczna noga, wyrzutnia rakiet. Średnia, te płaski telewizor, za drogie. Ale tyle, akceptuj, bo mamy też chociaż komponentów. Zapłacić? Zaraz. To ja coś pokopałem. Ja nie mam srebra, ale on nie ma srebra. No to myślę, że on nie ma, to za ten, który nie ma srebra. Na pewno muszę być na zero. No bo jak ciebie kupuję komponenty, to jest 66. Co to jest za handlarz, który nie ma srebra? Tego nie kumam w ogóle. Ja też nie mam srebra. Po prostu nie wierzę, co się dzieje. Muszę coś na 188. Nie mogę nic ci sprzedawać. Czy wy to widzicie w ogóle, co tu się dzieje? No przecież nie mogę handlować żarciem, to raczej zwierzęciami jakimiś. Jeden. Ja nie wierzę w tego w ogóle, po prostu nie ma nic srebra ten handlarz. Kupić jego uran, który mi się w ogóle nie przydaje, tylko po to, żeby móc coś tam kupić, nie? Żeby było wszło na zero. Patrzcie. Po prostu nie wierzę. Nie wierzę w to. Handlarz bez srebra. Wyłączyć.
Się pierwszy raz zdarza, bez kitu. Jest niepojęte. Nie na taki telewizor, który mi się przydał dla rozrywki, ale... To jest sprzedaj. Nie, chyba tam to kupiłem. Tam te komponenty, za, kupiłem. Bo przecież robią te rzeczy. Naprawili klimatyzator, tylko są już nie przyniesione. Ale i tak muszę zająć się po prostu tym, o czym mówiłem. Spodujcie mi ten prąd. Ci wchodzą i brudzą, no. Teraz to bez kitu czuję się jak Bastek. Rasiu, przyjacielu, aha, naprawiasz, rozumiem. Tutaj karaszu musisz dokończyć i będzie prąd w końcu chyba, tak? Gdzie nie mam jeszcze energii, bo to mi zaczyna irytować. Tu nie mogę w ogóle postawić. Fajnie się dowiedziałem.
Nie no, co ja tu robię? Boże. Ale ze mnie jełop. Energia. Też masz chyba małpkę na 20, prawda? Na 19, pięknie. Ten obszar to mogę jeszcze powiększyć. To się umaza. Jakie zwierzę głoduje? Dlaczego głodujesz? A, kotku, bo to musisz inne rzeczy, rozumiem. Masz. Czyżbym miał już wieżyczki pod prądem? Jestem z siebie dumny. Tutaj pobudowane są pokoje, a drzwi nie ma, tylko... Ale drewno jest, także oni po prostu mają inne rzeczy na głowie. To się zbuduje, jak te łóżka są, w jakim stanie. Dobre, tam depnę. Tam depnę możemy tylko to rozebrać. Ani. Ja mam 8 ludzi, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mogę spokojnie przenieść do magazynu. Odinstalować. Dobra, to mogę. Odinstaluj. 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 I robimy tą większą lodówkę. To rozbieramy.
Będziemy robili leki. Chociaż może nie. Zróbmy... czyli ja potrzebowałem. Możesz. Kowalstwo, będziemy robili broń. Wszyscy śpią, małpka, ty możesz. Rozbierz to. Podłoga z marmuru. Możemy mieć oczywiście kłopot z temperaturą na początku. Bardzo dobrze, Lolpol. Proszę, Bastek. Tu mamy temperaturę minus 7, więc tu zróbmy taką samą. Ptysia jak zwykle. Słabe, że nam kolega atakuje nasze zwierzaki. Ale dobrze, składowisko. Już mamy większą lodówkę w końcu. Dobrze, kochani. Tutaj temperatura jeszcze jest jaka jest, ale się obniża. Trzeba zrobić jeszcze jedną klimatyzację. Jak to zrobimy, to kończymy, słuchajcie. To ma być tutaj. Popatrz, baba! Nie mam oczywiście komponentów. Czemu mnie to nie dziwi? Dobrze, moi drodzy. Na tym skończymy.
Tutaj temperatura jest, jak widzicie, jaka jest, bo nie ma klimatyzacji, to nie wyrabia. Więc zróbmy tak. Tutaj Karasiuk postawi ścianę, chociaż. Mam rączkę o latka. Żeby ta temperatura była wyższa. Czy niższa. Teraz to powinno spadać, prawda? Szału nie ma. 8, 8. No tak spodnia do 0 stopni mniej więcej. Ale to też jest temperatura, w której się nie będzie, będzie się wolno psuło, tak. Musimy to powoli tak obniżyć na przykład do minus 9. Poczekajcie, co się zmieni. Ale obawiam się, że nic nie zmieni. Minus 3 jest. No już jest lepiej, no minus 3 jest do przeżycia. Oczywiście klimę tam potrzebujemy postawić, no bo jak inaczej. Ale już jest ładniej. Już jest ładniej, już jest lepiej. Wychodzimy, myślę, na prostą. Ale znalazłam tę mrodkę, nie pamiętam, czy jest. Podłogi anulują. To nie potrzebny nazwę podłóg, ani tu. Dobra. Oni to postawią, powinno być spokojnie. Mamy większą lodówkę, temperatura jest, a nie, jest minus 9. Dobrze jest, podoba mi się. Czyli jak tam to minus 9, to się jakoś tam to wyrównuje. Cieszy mnie to niezmiernie. I to jest cała duża lodówka z temperaturą minus 9. Problemy, myślę, możemy. Problemy z temperaturą możemy chyba uznać za zakończone. Mamy troszkę chyba srebra, tak? 300 mało. No to ja myślę, że ktoś tam wykopać, co ja im kazałem kopać. To zróbmy tak. Mamy podłogi. Zróbmy tych sterylnych trochę. Ale dobrze, kochani, kończymy, bo to już długo trwa. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku z tej wspaniałej gry. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i na koniec standardowo serdeczna piona, hej!